Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie i gorąco w kolejnym odcinku na kanale Technostrefa. Z tej strony oczywiście Szakal, a dzisiaj porównam dla Was dwa głośniki. Mianowicie głośnik Hyker Splash Bluetooth, który pojawi się w Biedronce, a właściwie już jest dostępny w cenie 49 zł. I głośnik bardzo popularny firmy JBL, a mianowicie model JBL Go, który kosztuje około 100 zł, czyli dwa razy więcej. No i produkuje go renomowana amerykańska firma JBL. Który okaże się lepszy w tym teście i czy biedronkowy opłaca się kupić za 50 zł? Odpowiedź właśnie w tym filmie. Oglądajcie, ale zanim to zrobicie, to zapraszam Was serdecznie do zasubskrybowania kanału Technostrefa po kolejne ciekawe filmy, nie tylko testy właśnie produktów Hykera. Także teraz już przechodzimy do rzeczy. Zaczniemy od opisu tańszego głośnika, czyli Hyker Splash BT, czyli Bluetooth. Jest to głośnik oczywiście przenośny, niewielki, waży 140 gramów i ma tutaj wbudowany akumulator o pojemności 400 mAh, który pozwala na 3 godziny odtwarzania muzyki bez przerwy. Niestety producent Hyker nie podaje nam mocy tego głośnika, ale podejrzewam, że oscyluje ona w okolicy 1 do 2W w tak zwanym RMS-ie, czyli tej rzeczywistej mocy głośnika. Jest on wykonany w pełni z tworzywa sztucznego, ale jest to nie tylko plastik, ale także guma, która okala cały głośnik. Z tyłu, co ciekawe, znajduje się przyssawka, za pomocą której możemy na przykład głośnik przyssać do szyby, czy też do innej tego typu powierzchni. Mamy tutaj także takie ucho, za które możemy gdzieś ten głośnik sobie powiesić. Jeżeli chodzi o złącza, to pod gumową zaślepką znajdziemy gniazdo micro USB, które jest też tak trochę dziwnie ułożone, to znaczy ono się troszeczkę rusza, więc czasami trudno jest trafić tutaj, jeżeli chodzi o przewód micro USB, więc jakość wykonania no, już tutaj zapisuje się na minus. I mamy także gniazdo na karty micro SD do 32 GB, aby móc sobie właśnie odtwarzać muzykę za pomocą karty SD, nie tylko za pomocą Bluetootha. Na głośniku znajdują się aż 4 przyciski. Mamy przycisk oczywiście do włączenia samego głośnika, mamy przycisk do odbierania połączeń, pauzowania i odtwarzania utworów i mamy także dwa przyciski do przewijania utworów, które jednocześnie służą także za podgłaśnianie i ściszanie głośnika. W opakowaniu nie znajdziemy ani przewodu micro USB, ani też adaptera sieciowego. Tutaj jeżeli chodzi o JBL Go, właśnie w opakowaniu mamy przewód micro USB, więc to jest ta różnica, jeżeli chodzi o zawartość opakowania. Wbrew temu, co mogłaby sugerować nazwa głośnika, czyli Hyker Splash BT, ten głośnik nie jest w żaden sposób odporny na wodę, na szkodliwe działanie tak zwanego bryzgu wody, czy też zanurzenia we wodzie. Po prostu, mimo tego, że mamy tutaj przyssawkę i taką nazwę, no to nie możemy się tutaj spodziewać certyfikatu IPX2, czy X3, czy nawet X4. No 50 zł to jest po prostu coś, co ma grać. A jak gra, no to za chwilę się przekonamy. Drugi nasz dzisiejszy zawodnik to JBL Go. Głośnik, który jest naprawdę bardzo popularny i wiele osób go posiada. 3 W mocy w RMS-ie, o 10 gramów niższa waga, bo około 130 gramów waży ten głośnik. Cena, tak jak mówię, dwa razy większa, bo 100 zł. No i czas pracy o 2 godziny większy, bo aż 5 godzin odtwarzania muzyki bez przerwy. Również tutaj nie mamy żadnego stopnia, jeżeli chodzi o wodoszczelność, wodoodporność czy kurzoodporność. Ale mamy także, nie mamy co prawda uszka, ale mamy taką tutaj możliwość właśnie zaczepienia jakiejś smyczy, także też ewentualnie taki głośnik możemy gdzieś powiesić. No jeżeli chodzi o rozmiar, no to widzicie, że te dwa głośniki mają praktycznie takie same gabaryty, także jeżeli chodzi o mobilność, to zdecydowanie tutaj 1 do 1. JBL Go ma 3 W mocy w RMS-ie. No jeżeli chodzi o przyciski, to mamy włącznik, mamy także przycisk od Bluetootha, mamy oczywiście głośność, plus i minus oraz przycisk do odbierania kończenia połączeń, czyli troszeczkę inny zestaw niż w przypadku Hyker Splash BT. No i w JBL Go mamy także zupełnie inny zestaw złącz, bo mamy jedynie gniazdo micro USB, a także wyjście AUX, czyli ten głośnik możemy podłączyć za pomocą przewodu, na przykład do jakiejś MP3, która nie ma Bluetootha. Natomiast w Hykerze tego złącza AUX nie było, także jest tutaj no, znacząca różnica, jeżeli ktoś posiada urządzenie bez Bluetootha. Jeżeli zaś chodzi o jakość wykonania, no to tutaj również mamy plastik. Oczywiście jest on też troszeczkę ogumowany na krawędziach. No, faktycznie chwytając JBL Go, trzeba przyznać, że on no, lepiej leży w dłoni niż Hyker. Hyker widać, że jest to tańsze urządzenie, ale czy to coś zmienia, czy to ma jakieś znaczenie? No, w mojej ocenie niekoniecznie. Przyszedł więc czas, aby sprawdzić, jak gra Hyker Splash BT. Także uruchamiamy głośnik, przyciskając włącznik. Ok, głośnik połączony. O, nie mogę odessać.
Okej, więc po pierwszym utworze muszę przyznać, że jeżeli chodzi o Hykera, to zdecydowanie minusem jest to, że ten dźwięk drży, czyli no mamy takie pewne zakłócenia, nie jest to czysty dźwięk na pewno, ale muszę przyznać, że jest dużo więcej średnich tonów niż tutaj. Ten dźwięk tutaj jest bardziej przytłumiony, to znaczy no więcej ma na pewno niskich tonów, więcej basu, minimalnie, ale jednak, ale z drugiej strony tutaj ten dźwięk jest naprawdę bogatszy, jeżeli chodzi o tonację. Więcej tych dźwięków ze środka słyszymy. Ale spróbujemy jeszcze inny utwór. Zobaczymy, jak to będzie się wszystko miało do siebie w rundzie numer 2. Runda druga rozwiała moje wszelkie wątpliwości. Zdecydowanie JBL Go no, bije na głowę Hykera. Trzeba przyznać, że jest głośniejszy, ma więcej basu i to, co mi się wcześniej wydawało, mówiłem wam, że więcej jest tego środka w Hykerze, to faktycznie jest, ale mimo wszystko dużo, dużo gorsza jakość tego odtwarzania, więc tak naprawdę tutaj przez tę jakość może się wydawać, że coś tam lepiej brzmi, ale nie. Zdecydowanie JBL Go no, tutaj bije na głowę Hykera i faktycznie widać tę różnicę w cenie 50 zł i moim prywatnym zdaniem naprawdę warto dołożyć. Reasumując, muszę wam powiedzieć, że robiłem ostatnio porównanie na Morele TV głośników Bluetooth i naprawdę ten głośnik MediaTeka kosztuje 90 zł i może nie jest tak przenośny jak te dwa inne, ale jeżeli szukacie czegoś, co możecie gdzieś postawić sobie w domu, na jakimś biwaku, na działce, to powinniście zainteresować się MediaTekem, także sprawdźcie test, który wam umieszczę tutaj w karcie. A wracając do naszych dwóch bohaterów dzisiejszego filmiku, no to trzeba przyznać, że Hyker ma swoje zalety. Ma to łóżko, za które możemy sobie gdzieś go powiesić, ma przyssawkę, ale czy faktycznie będziecie z tej przyssawki korzystać? No cóż, za 50 zł otrzymujecie 3 godziny czasu odtwarzania bez przerwy. No i niestety kiepską jakość odtwarzania, no trzeba to przyznać, kiepską jakość odtwarzania. Natomiast tutaj mamy 5 godzin, nieco wyższą cenę, dwa razy większą cenę, no ale naprawdę dużo, dużo lepszą jakość odtwarzania, ale znowu, dokładając kolejne 50 zł czy 100 zł do JBL Go, mamy znowu dużo, dużo lepszą jakość odtwarzania, bo jeżeli widzieliście mój odcinek na Morelach, no to zdecydowanie, ale JBL Go odstawał od no nieco droższych już głośników, a na pewno odstawał od tego MediaTeka, którego wam przed chwilą pokazywałem. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że w tej cenie nie uzyskamy naprawdę jakiejś super jakości odtwarzania. To są po prostu głośniczki. Głośniczki, które są namiastką dobrej jakości dźwięku, a nie czymś, co ma zapewnić tę dobrą jakość dźwięku. No, zobaczcie, co możemy uzyskać z monofonicznego głośnika umieszczonego w takiej małej puszeczce czy w takim małym owalu. Także, no, sami widzicie, że no nie można tutaj liczyć na coś super. Tradycyjnie zachęcam was do wzięcia udziału w konkursie, w którym możecie wygrać ten oto głośnik Hykera, który jest dostępny od dzisiaj w Biedronce w cenie 50 zł bez jednego grosza. Co trzeba zrobić? Wystarczy subskrybować kanał Technostrefa i napisać komentarz pod tym filmem, dlaczego to właśnie do was ma trafić ten głośnik. Zasady konkursu znajdziecie również w opisie tego filmu, tak samo jak link do ceny JBL Go, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. Ja tymczasem dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, mówił oczywiście Szakal, no i do usłyszenia, do zobaczenia kolejnym razem, trzymajcie się. Pa, pa.